Dobra, no już niosę, spokojnie. Już dostępna jest 15 gra w świątecznym rozdawnictwie Epic Game Store, choć raczej powinniśmy powiedzieć gry. Mowa bowiem o Tomb Raider Definitive Survival Trilogy rozbitym na trzy części zbierające reboot z 2013, Rise oraz najnowsze Shadow od Crystal Dynamics. Innymi słowy, otrzymujemy pełny pakiet współczesnego obcowania z Larą. What would you do? Wygląda na to, że wszyscy potrzebują czasu. Po latach od premiery Fallout 76 może w końcu pochwalić się ocenami w większości pozytywnymi na Steamie. Tytuł ten przyciąga tysiące graczy, a w szczytowych momentach bawi się nawet ponad 15 tysięcy użytkowników. Ale żeby nie było miło, nikt nie pochwala odejścia od survivalowości. This proves more than anything the need for our justice. Wielki jest ciężar odpowiedzialności. Jeśli mało wam darmowych produkcji, to serdecznie polecamy Martial Law, czyli dostępną na Steamie i konsolach Xbox przygodówkę rozgrywającą się podczas stanu wojennego w Polsce. Naszym celem jest prowadzenie rozmów, eksploracja i podejmowanie decyzji tak, by jako ojciec uszczęśliwić naszą córkę. Gra ma mieć także walory edukacyjne. Najlepsze lata swego życia. Ogłaszam, że w dniu dzisiejszym... A co czeka fanów Path of Exile w przyszłym roku? Ano Grinding Gear Games poinformowało, że już na początku 2022, w lutym dokładniej, planowany jest kolejny duży dodatek do gry. Oczywiście nie znamy szczegółów, ale zaraz po nim pojawić ma się nowy i planowany wysoki poziom trudności. No i wydarzenia trwają. My story doesn't end hiding in these woods. I should be out there. Coś się dzieje w państwie Sony. W poniedziałek informowaliśmy o 30 września przyszłego roku jako dacie wydania God of War Ragnarok i wygląda na to, że to nie taka w pełni plota. Arabski odpowiednik PEGI przyznał bowiem produkcji kategorię wiekową, co zazwyczaj robi się na kilka miesięcy przed premierą. Niebawem zapewne oficjalne info. Kontynuujemy moją krucjatę newsów o New World. Okazuje się, że jeden z nowszych bugów pozwala na neutralizowanie wrogów za pomocą namiotów. Te wystarczy umieszczać przed bramami, aby wszyscy próbujący opuścić obozy byli spowolnieni w ofensywie. Dodatkowo takiego namiotowicza łatwiej zabić. Ach, te exploity. Fast riches as well. A wiecie, że miało być MMO Harry Potter, ale EA odwołało? Nice.